Sniper. No właśnie, spotkanie ma to do siebie, że jak grasz jakieś piosenki i śpiesz, to... Otwiera się. No to się albo otwiera, albo nie. Czasami się przyblokuje. A mi się teraz taka piosenka... Ja jeszcze nie śpiewałem publicznie nigdy, bo... Bo sam jej nie rozumiem. Ale... Bo taka... To pozwól nam. No bo... No właśnie, bo... Ja kiedyś przeczytałem w takiej w książce o rodzinie skrzypków ludowych, że tam facet taki, który grał na skrzypcach, to on chodził, gdzie te wierzby takie rosną, te takie polskie, te iwy z polskich krajobrazów wierzby i że według jakichś tam wierzeń w tych iwach były dusze ludzi, którzy zmarli, ale nie poszli do nieba, tylko gdyby zasłużyli swoim życiem na czyściec. I zadaniem takiego muzykanta było to, żeby on szedł drogą, wsłuchał się, jak te iwy śpiewają i jak gdyby zbierał w ten sposób melodię. I taka melodia oberka to była dusza człowieka. I nawet jak się gra oberki, to jest taka zasada, że się gra go w kółko, to się kolanko nazywa, kolejne. I tak długo ten skrzypek czy muzykant gra te oberki, aż go wyszlifuje, że jak diament, nie? Te melodie, że jest tak piękna, że klękajcie narody. I jak już taka jest, to znaczy, że ta dusza poszła do nieba i on już więcej tego oberka nie gra. No i takie piękne wierzenie, jak gdyby takie dające sens. To ja już tych dwóch piosenek nie zagram. Dlaczego? Bo już miałem je wyszlifowane. No właśnie to, aha, nie, no bez przesady. Dlaczego tym opedem? Bo właśnie ta piosenka, którą chcę zaśpiewać, no przyszło, tak jak gdyby chodziłem po polach i nagle słowa zaczęły, tam przyszły mi słowa do dwóch czy trzech piosenek, między innymi do tej. I tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszym świecie to włączamy internet, kupujemy płytę, jak gdyby mamy muzykę elektroniczną, a sensem, że to Marcin Piotrowski mnie do tego natknął, powiedział, że w każdej kulturze i w każdym świecie jest tak, że jest człowiek, co opowiada i śpiewa, ktoś, kto słucha, czy też ktoś opowiada i śpiewa, jest spotkanie i tak dalej. Nie? I tak sobie myślałem, że będę idealistą i podoba mi się taka sytuacja. I chrzanić jak gdyby reklamę, popkulturę, chociaż sam słucham. Nagadałem się, a piosenka będzie krótsza niż moje gadanie. Chrzanić po prostu. Lecz nie śpiewaj tego dzieciom. Piosenki porzucone i niechciane, nie znajdują ich, żniwiarze nie śpiewają ich, kosiarze, maszyny zastąpiły kosiarzy, maszyny zagłuszyły żniwiarzy. Lub MP3 ściągnij z sieci, oddając maszynom ich plon, oddając maszynom ich plon. Lecz nie śpiewaj tego dzieciom, lecz nie śpiewaj tego dzieciom, lecz nie śpiewaj tego dzieciom, lecz nie śpiewaj tego dzieciom. Lecz nie śpiewaj tego dzieciom, lecz nie śpiewaj tego.
Dziękuję.